Okay, we are right on time, so we can start. So, Zrobiła godzina. very nice to see your faces again. Bardzo miło widzieć wasze twarze ponownie. Oh, I can't hear you. Robert? Oh, have we got the interpretation? Okay, my mistake. German. Good, now we are in business. Tak. So, welcome to everyone, especially welcome to our translators who have to work hard. Witamy. Very nice to be back with you again. Witamy wszystkich ponownie, w szczególności witamy tłumaczy, którzy będą dzisiaj pracować. Wszystkich was dobrze widzieć znowu. And I'd like to thank many of you for the good wishes you sent me and for the prayers and practices you did. It was a sense of warmth in our sangha. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłali dobre życzenia i którzy robili praktyki w intencji zdrowia, mojego zdrowia. To wprowadziło takie poczucie ciepła i wspólnoty w sandze. This weekend we have the Tibetan New Year, which starts on Saturday. W tym tygodniu mamy tybetański Nowy Rok, który zaczyna się w sobotę. So this is an important time to remember our debt of gratitude to the Tibetan people. To ważny czas, by pamiętać o naszym długu wdzięczności wobec ludu tybetańskiego. For hundreds of years they have maintained this incredible depth and breadth of Dharma practice. Przez setki lat utrzymywali oni rozpiętość czy rozległość oraz głębię praktyk dharmicznych. And due to the kindness of their effort, we are able to study and practice now. Dzięki dobroci wysiłków ludu tybetańskiego jesteśmy w stanie uczyć się i praktykować teraz. Oh, this evening, I thought that since I've been sick, I'll say something about sickness. Dzisiaj wieczorem, jako że przez jakiś czas byłem chory, pomyślałem, że powiem coś o chorowaniu. And I've written down some notes. Usually I don't like to speak with notes, but I thought today is better because my mind is still gets a bit tired and vague. Zwykle, dzisiaj mam ze sobą parę notatek, mam tutaj parę uwag. Zwykle tego nie robię, nie mówię z notatek, ale po kuracji jeszcze zdarza się, że mój umysł jest taki zamglony i że trochę gubię wątek. One of the wonderful things about being alive is that whatever idea we have about who we are, life events are going to turn it upside down. Jedna z cudownych rzeczy w życiu jest taka, że jakiekolwiek byśmy nie mieli o sobie koncepcję, zawsze może stać się coś, co i pewnie zwykle stanie się coś, co obróci te koncepcje do góry nogami. From the beginning of the Buddha's teachings, and he taught about the four noble truths of, he pointed to the suffering of birth, old age, sickness and death. Od samego początku Budda nauczał o czterech szlachetnych prawdach, nauczał o nieuniknioności cierpienia, choroby, starości i śmierci. This is our human condition. To są nasze ludzkie uwarunkowania. When we are young, it's often difficult to imagine being old. Gdy jesteśmy młodzi, ciężko jest sobie nam wyobrazić starość. Which is nice because then you can just run around and have fun. Miło jest nie wyobrażać sobie starości, bo po prostu co, rozbijamy się i dobrze bawimy. If you're old and you imagine that you're young, that's where problems can arise. Kiedy starzejesz się i zaczynasz sobie wyobrażać, że jesteś młody, to wtedy mogą zacząć się problemy. We have to be old when we are old. Kiedy jesteśmy starzy, musimy być starzy. And with that comes sickness and eventually death. Ze starością przychodzi choroba, a z chorobą ostatecznie śmierć. All over the world, populations are aging. Populacje ludzi na całym świecie starzeją się. In Europe, in China, in Japan. Czy to w Europie, czy w Japonii? As the population gets older, fewer and fewer children are born. Całe populacje starzeją się, rodzi się coraz mniej dzieci. Then we have to think, well, who will take care of me?
Wtedy zastanawiamy się, dobra, ale kto się mną zajmie? As the nuclear family, mean just the parents and children in an isolated world, as that modality becomes stronger, the extended family is less functioning. Na świecie wagi nabiera cały czas ten jakby trzon rodziny, że jako rodzinę liczymy rodziców i dziecko, a cała ta szersza rodzina z dziadkami, kuzynostwem i tak dalej przestaje, czy traci na znaczeniu i Oh, if we get old and sick, especially now when we live longer, we have more time to remember how we once were, and yet it's gone. Kiedy starzejemy się i chorujemy, ale mamy jeszcze przed sobą trochę czasu, zaczynamy wspominać, jak było, kiedy byliśmy młodzi i że to już nie wróci. Oh, I had prostate cancer. Cierpiałem na raka prostaty. The cancer is quiet at the moment, but it could get active again. Na tę chwilę rak jest wyciszony. Ale może aktywować się za jakiś czas znowu. Oh, it would be normal to say I had this illness. Normalnym jest powiedzieć, miałem tę chorobę. It had a big impact on my life. It changed what I had to do, going into the hospital and so on. Miało duży wpływ na moje życie, zmieniła mój tryb życia, sprawiła, że musiałem jeździć do szpitala i tak dalej. Yet, from the Theravadan point of view, where they say there is an absence of inherent existence in people, Z punktu widzenia Terawady, która mówi, że ludzie nie mają swojego wrodzonego istnienia. then what I take to be myself is a gathering together, an assembling of the five skandhas. To, co uznaję za siebie, za mnie, to tylko pięć nagromadzeń, pięć skand. Form, feeling, perception, association, and consciousness. Forma, uczucia, postrzeżenie, powiązanie i These świadomość. function together. One funkcjonują razem. And this functioning is what I call I, me, myself. Ich funkcjonowanie nazywam zbiorczo ja, moje, mnie. The cancer was affecting only a little bit of the form. Rak wpływał tak naprawdę na część formy. But when I went to the hospital, I am a bearer of cancer. Ale kiedy jadę do szpitala, wtedy jestem tam jako nosiciel raka. If I went into the cancer department without cancer, they say, go away. We have no interest in you. Gdybym udał się na tam, nie wiem, onkologię, czy po prostu do jakiegoś tam katedry raka i bez swojego raka, powiedzieliby, nie But interesujesz my nas, idź sobie. cancer made me a very special person. The doors opened. Do come this way. Jednak mój rak uczynił ze mnie specjalną osobę. W zasadzie, o, witaj, te drzwi są tutaj, przejdź proszę. I am a cancer patient. Wtedy jestem pacjentem onkologicznym. My identity becomes merged with the cancer. Wtedy moja tożsamość wiąże się z tym The rakiem, z tym doctors are tworem. not very interested in me. Lekarze nie interesują się tak naprawdę mną. Only in this particular pattern of malignant cells which are misbehaving. Tylko tym konkretnym wzorem złośliwych komórek, które zachowują się niepoprawnie. However, of course, the cancer is also very complex and dynamic. Oczywiście nowotwór rak sam z siebie też jest skomplikowaną i dynamiczną sprawą. It doesn't exist as something that I have or something that has me. Nie istnieje jako coś, co mam, czy coś, co ma mnie. As as with all phenomena, cancer lacks inherent existence. Tak jak wszystkie zjawiska, rakowi brak wrodzonego istnienia. This is the Mahayana view, Taki jest punkt widzenia Mahajany. that all the ingredients that go to make me a person, when we look into
the minutest forms of this manifestation, we find, oh, there is nothing truly existing. Że jakąkolwiek formę byśmy nie przeanalizowali, nie rozłożyli na części, czy nie potraktowali w ich najmniejszych aspektach jej istnienia, żaden z tych aspektów, żadna z tych najmniejszych części nie ma swojego wrodzonego I istnienia. want my cells to behave Chcę, żeby moje komórki zachowywały się odpowiednio. according to my interests. Chcę, żeby zachowywały się tak, jak chcę, w moim interesie. But the cancer cells, they have their own idea of what is fun. Ale komórki rakowe mają swoją koncepcję na temat tego, co jest fajne. We can expand, we can take over. Możemy rozchodzić się, możemy przejmować. At that point, I say, oh, you are bad. Na tym, jeżeli tak się dzieje, mówię, jesteście złe. But probably the cancer is thinking, you are very selfish. Look how many cells you have in your body. Give us a few more, just a few. A rak może myśli sobie, czy komórki rakowe myślą sobie, jesteś bardzo samolubny, zobacz ile masz różnych komórek w ciele, daj nam jeszcze trochę i jeszcze trochę. So I come to see my body is a force field in which many factors are operating. Wtedy odkrywam, że moje ciało jest polem siłowym, w którym działa wiele różnych czynników. It's a fact, I have become old. To fakt, zestarzałem się. And I became sick. I pochorowałem się. What I call I, me, myself is relational. To, co nazywam ja, moje, mnie, jest tylko w odniesieniu. The subject forms moment by moment in relation to the object. A podmiot formuje się z chwili na chwilę w stosunku do przedmiotu. If we live a long time, we encounter many different object situations which have some impact on us. Żyjąc długo, napotykamy wiele różnych sytuacji, takich przedmiotowych, które wpływają na nas. So, due to causes and conditions, I find that I am healthy, happy, tired, sick. Z powodu przyczyn i okoliczności odkrywam, że jestem szczęśliwy, zdrowy, zmęczony, chory. Well, my experience of me, of how I am, does not point to any inner fixed essential self. Moje doświadczenie mnie nie wskazuje na żadne wewnętrzne, wrodzone, ustalone ja. I am the manifestation of multiple factors. Jestem manifestacją różnych czynników. This is very helpful if you get a sickness like cancer. To bardzo pomocne w momencie, kiedy łapiesz taką chorobę jak nowotwór. Because then you can see the cancer is not the enemy. Wtedy widzisz, że rak nie jest wrogiem. It has not a bad intention towards me. Cancer cells are completely unaware of James Lowe. Nie ma żadnej złej intencji tam. Jakby komórki rakowe nie zdają sobie sprawy z istnienia Jamesa Lowe. In fact, the cancer can show us, although I say my body, my life, my plans, my future, these are all mere interpretations. These are merely signs stuck onto the sky. Rak bardzo ładnie pokazuje nam, że moje ciało, moje interpretacje, moje plany, czy w ogóle moje zamiary, moje intencje, to, że to wszystko są tylko jakieś interpretacje wzorów, że to są znaki zawieszone na niebie. And then, of course, we encounter this kind of paradox because people are good-hearted and supportive. They send me messages and hope you get better soon. Wtedy zachodzi taki paradoks, no bo jednak widzimy ludzi, którzy mówią: o, przykro mi, mam nadzieję, że wyzdrowiejesz, mam nadzieję, że ci się poprawi. I takie wszystkie miłe wiadomości. Well, this allows us to reflect on how to integrate kindness with the fact that the object of our kindness or our concern has no real independent existence. To pokazuje nam, jak możemy pożenić czy połączyć to, że zachodzi dobroć wobec przedmiotu, z tym, że przedmiot nie ma żadnego wrodzonego istnienia.
So it's so important whether we are being kind or compassionate towards others, or they're offering this loving warmth towards us. It's vital to separate kindness from reification. Niezależnie od tego, czy my okazujemy dobro, czy dobroć okazywana jest nam, bardzo ważne jest, żebyśmy oddzielili manifestowanie dobroci od urzeczawiania, utwierdzania w rzeczywistości. The fact that these specific patterns of factors arise for me at this time is my karma. Fakt, że dane czynniki ukazują się mi w ten sposób, w danym momencie, jest rezultatem mojej karmy. As the Buddha said, if you want to know about your behavior in previous lives, look at your present body. Buddha powiedział, jeżeli chcesz poznać swoje zachowanie w poprzednich życiach, spójrz na swoje ciało teraz. And if you want to know about your body in your next life, look at your present behavior. A jeżeli chcesz poznać, jakie będziesz miał ciało w przyszłym życiu, spójrz na swoje zachowanie teraz. That is to say, in our ordinary interactions in culture, we are the focus of attention seems to be often on the current factors which impinge on us. W naszej współczesnej kulturze, w współczesnym świecie skupiamy się głównie na tym, co ma miejsce teraz, na czynnikach, które wpływają na nas w danej chwili. So if you have a difficult relationship with your boss, Jeżeli mamy na przykład trudne stosunki z naszym szefem w pracy, it's fairly normal to think, oh, I hate going to work now, the boss is so terrible. typowym jest pomyśleć sobie: matko, nienawidzę chodzić do tej pracy, mój szef jest taki okropny. In this way, the feeling tone of my unhappiness or distress becomes a factor intensifying the sense of the duality between self and other. W ten sposób to moje uczucie dyskomfortu służy tylko umocnieniu się w dwoistości ja i inne, czy siebie i innych. But the teaching on karma opens up a different perspective. Nauki o karmie otwierają tutaj trochę inną perspektywę. Karma is generated by the subject's intention towards the object. Karma tworzona jest poprzez intencje podmiotu wobec przedmiotu. If the delusion of duality is let go of, then the open space of awareness is free of karma. Kiedy porzucamy iluzję dwoistości, wtedy przestrzeń staje się wolna od karmy. But the basis of karma is to believe that I exist in a world with other people, I act on them, they act on me. Podstawą karmy jest samo założenie, że ja istnieję w świecie pełnym innych ludzi. Ja oddziałowuję na nich, oni oddziałowują na mnie. This solidification of my interaction in the world gives rise to the sense of friction. Te moje utwierdzanie się w tym poróżnieniu powoduje też później tarcia. The world is rubbing on me and I am rubbing on the world. Świat ociera się o mnie, ja ocieram się o świat. And this leaves a trace. To pozostawia ślad. Just as if you go into an old building and you climb up the stone steps, you see how they have got worn down in the middle by thousands and thousands of shoes. Tak jak gdybyśmy poszli do jakiejś starej świątyni, gdzie są starożytne kamienne schody, przepraszam, to możemy zobaczyć, jak kroki tysięcy ludzi na przestrzeni tysięcy lat, tysięcy The people butów climbing the stairs are just climbing the stairs. wytarły ślad na środku tych schodów, a ludzie, którzy chodzą po tych schodach, po prostu po nich chodzą. The fact that their shoe goes onto the step and exerts pressure in order for them to push up to the next step, this leaves a mark. Ale to, że ktoś stawia nogę i odpycha się tą nogą, żeby postawić następny krok i przeciera tą butem, zostawia na tym kamieniu ślad.
So in all our interactions in the world, when we perceive it through this lens of duality, each gesture we make leaves some subtle trace. We wszystkich interakcjach, które zachodzą, w których bierzemy udział w tym świecie, każda z nich zostawia jakiś taki drobny, subtelny ślad. So from the Dharma point of view, we find ourselves living within duality. Z punktu widzenia darmy widzimy, znajdujemy się w dwoistości. This is explained as arising due to unawareness of our own pure ground. Ta dwoistość pojawia się z powodu braku świadomości naszej czystej podstawy. Now, because we are unaware of this ground, it is as if it has no presence or Przez has to, nothing to do with us. że nie zdajemy sobie sprawy z istnienia tej podstawy, że zapominamy o niej, nie jesteśmy jej świadomi, to mamy takie wrażenie, jakby ona nie istniała dla nas, jakby nie była dostępna, nawet jeżeli o niej pomyślimy. And yet it is the actual source of all our experience, moment by moment by moment. A mimo to jest źródłem wszystkich naszych doświadczeń, każdego naszego doświadczenia z chwili na chwilę, w każdej chwili. Well, we have a sense, but I continue to be me. Mam takie poczucie, hej, ale ja przecież dalej jestem ciągle mną. I was me in the morning and I'm me in the evening. Byłem sobą rano i dalej jestem sobą, jestem mną. So it is as if I have a true or real sense of self, which is like a thread stringing each moment of experience as if it was a bead. Mamy takie poczucie, jakby, czy mamy to poczucie jaźni, poczucie siebie, które zdaje się być takim sznurkiem, na który nawlekane jest każde doświadczenie, jak kolejny koralik na korale. I'm stuck in this world of possibilities. Utkwiłam w tym świecie So możliwości. I want to use my power, my freedom to make choices that give me more of what I want and less of what I don't want. Korzystam z mocy swoich możliwości, by zdobyć więcej tego, czego chcę, i mniej tego, czego nie chcę. And so my attention is pulled out through my five senses. Moja uwaga przykuwana jest przez rzeczy doświadczane przez pięć zmysłów. Checking for advantage or disadvantage. Ciągle szuka zysku i straty. This is why meditation is such a radically different activity. Dlatego medytacja jest czymś tak radykalnie innym. Instead of looking out, we turn our attention and look inside and try to have some sense of how is my mind. Zamiast rozglądać się na zewnątrz, właśnie za tymi wszystkimi czynnikami, nagle medytując, zaglądamy do wewnątrz i patrzymy, jaki jest But mój that's a umysł. rare and unusual thing to do. To bardzo rzadka i nietypowa rzecz do zrobienia. We live in cultures which privilege fun and entertainment. Żyjemy w kulturach, które uprzywilejowują rozrywkę. We experience boredom. Doświadczamy nudy. We don't want to be stuck in a state of confusion or disillusionment. Nie chcemy tkwić w stanie pomieszania albo takiego rozczarowania. And so we seek distraction to take us out of that kind of mood. Ciągle szukamy rozproszeń, które wyjmą nas, jakby wyprowadzą nas z tego nastroju. And there are so many distractions available to us. A jest tyle różnych rodzajów rozproszeń. There's always something to leap towards or leap away from. Zawsze jest coś, do czego możemy chcieć doskoczyć, albo od czego możemy chcieć odskoczyć. This activity, this dualistic activity, that is to say, where am I in relation to what is happening in the field of experience? I ta aktywność, która cały czas stara się określić, gdzie jestem w odniesieniu do pola doświadczenia,
feeds into our sense of being a consciousness. Cały czas karmi nasze poczucie bycia świadomością. Consciousness is the name given to the aspect of our mental functioning, which is focused on an object. Świadomość to nazwa naszych funkcji umysłowych, które skupiają się na przedmiocie. That object can also be an internal object. Ten przedmiot może być też przedmiotem wewnętrznym. I'm conscious of the fact that I felt unhappy after our conversation yesterday. Zdaję sobie sprawę, mam świadomość tego, że na przykład byłem nieszczęśliwy po naszej, czy niezadowolony Some po naszej mood or wczorajszej some rozmowie. feeling tone is arising in me, and that becomes the focus of my consciousness. Pojawia się jakiś nastrój, jakieś odczucie i ono staje się głównym punktem zaczepienia mojej świadomości. Mostly that's what we think our mind is. Zwykle wydaje nam się, że tak cały czas działa nasz umysł. It's a mental activity of selecting, evaluating, patterning. Umysł to ten zbiór aktywności, które w tej sferze mentalnej cały czas coś wybierają, coś orzekają o czymś i układają coś rzeczy we wzory. And although the basic quality of our consciousness is bright and illuminating, Mimo że podstawa naszej świadomości jest przejrzysta i właśnie oświetlająca, iluminująca. because this illumination is turned towards objects which are taken to be real and existing in themselves, Ponieważ to uświetlenie, czy ta właśnie iluminacja jest kierowana na przedmioty, które traktowane są jako osobne byty, jako jaźnie. the brightness of consciousness becomes a means of sustaining the dullness of not being aware of our own true ground. Świetlistość świadomości zostaje użyta jako środek do ignorowania, czy do pozostania nieświadomym naszej prawdziwej podstawy. So we find ourselves living within duality due to unawareness of our own pure ground. Odkrywamy, że żyjemy w dwoistości nieświadomości naszej czystej podstawy. Unawareness is compared often in tantric texts to cataracts in our eyes. A ten brak świadomości, brak przejrzystości bardzo często w tantrycznych tekstach porównywany jest do zaćmy, do katarakty. When cataracts develop, the power of the eye to see clearly diminishes, and there's a kind of hazy lack of definition. Gdy rozwija się zaćma, wtedy oko jest w stanie widzieć coraz mniej, nie ma tej dokładności, wszystko jest takie coraz bardziej rozmyte. So as a general example, I don't usually wear glasses unless I'm reading. Ogólnie, jako taki ogólny przykład, ja nie noszę okularów, chyba że konkretnie chcę coś But przeczytać. sometimes I go into the bathroom Ale czasami idę do łazienki with my reading glasses on, z założonymi okularami do czytania. and I'm very surprised to see that the sink is very dirty. I nagle orientuje się, że hej, ale przecież zlew jest taki bardzo, czy umywalka jest taka bardzo brudna. Now, being somebody who doesn't like doing much housework, Jako ktoś, kto nie lubi prac domowych, nie lubi sprzątać i tak dalej, I have found a magical solution to this. znalazłem magiczny sposób na to. I take off my glasses and everything is okay. Zdejmuję okulary i wszystko jest w porządku. Oh, my house is clean. Mój dom jest czysty. As long as I don't see it clearly. Tak długo, jak nie widzę go wyraźnie. So this is like the cataract. Once people have cataracts, very often they adjust to it, they adapt to it. Tak jest właśnie z zaćmą. Bardzo często ludzie, którzy dostają zaćmę, dostosowują się do niej. And so lack of clarity becomes my usual level of clarity, so it's clear enough. I live my life according to how I can see. Mój brak przejrzystości staje się
takim standardem przejrzystości, więc jest tym, jak świadomie funkcjonuje. Więc jest tym, jak widzę normalnie rzeczy. So the function of the practice is to remove the cataracts. Funkcją praktyki medytacji jest usunięcie tej zaćmy. To increase clarity, not to have any screen or veil distorting the immediacy of what is arising. Zwiększanie przejrzystości, zwiększanie jakby czystości tego lustra, tak by nie zakłócał się żaden obraz niczego, co powstaje. Unawareness is, we could say, is also like a sleeping sickness. Brak tej obecności jest też, czy uważności, Because we can't wake up. jest czymś jak śpiączka. We live in a dream, yet we take it to be real. Żyjemy we śnie, ale uważamy, że to rzeczywistość. Nie możemy się obudzić. With these ailments, we think we see clearly. But actually, we are imagining a world. Z tymi wszystkimi problemami wydaje nam się, że widzimy wyraźnie, ale tak naprawdę wyobrażamy sobie świat. What we call samsara is the result of imagining a world of existent entities that have no real existence. To, co nazywamy samsarą, jest tak naprawdę wyobrażaniem sobie rzeczywistości, istnienia istnień, które tak naprawdę nie mają wrodzonego istnienia. The mental dullness or opacity of mistaking our imaginings for real entities is the first of the five poisons. Umysłowe zaciemnienie wyobrażania sobie rzeczywistości bytów to pierwsza z pięciu trucizn. When people smoke cigarettes, Kiedy ludzie palą they papierosa, enjoy smoking. to po prostu co, lubią palić. No. Someone who doesn't smoke comes into the room and says, "Oh, this smells really bad. You should open the window." Ktoś, kto nie pali papierosów, wchodzi do pomieszczenia, mówi: Jezu, jak to strasznie śmierdzi, weź się, otwórz okno. But for the smoker, the smell is so familiar, it's just normal. A dla palacza zapach jest tak jakby znajomy, że jest dla niego normalny. This is so important to see. My mind is not clear. It is obscured, but I can't see the obscuration. To ważne, żeby zobaczyć, że mój umysł jest zaciemniony, ale ja nie widzę tego zaciemnienia. In this opacity, that like sometimes in bathroom windows, they treat the glass so nobody can see in. Ten brak przejrzystości, przypominający ten takie zmatowienie na przykład szkła w łazience, tak żeby nie można było zobaczyć przez okno czy przez drzwi. Our mind is like that. It has the glass has the potential to be clear, but when you blast it with sand, it takes on this opaque surface, this impenetrable surface. Nasz umysł taki jest, że ma ten potencjał widzenia wyraźnie i przejrzyście, ale jeżeli jego powierzchnia jest tak spiaskowana, zmatowiona, no to wtedy mamy tą nieprzejrzystość. In the same way. We, as we go through life, we have event after event after event, and each of these is like a little grain of sand rubbing against our potential for clarity. W naszym życiu każde kolejne wydarzenie i doświadczenie jest jak takie kolejne ziarnko piasku, które wpada i ociera się o tą powierzchnię naszej świadomości. And of course, if you spend time with small children, you see the freshness with which they experience whatever is occurring. No, kiedy spędzimy trochę czasu z dziećmi, to zobaczymy, jak one podchodzą ze świeżością do wszystkiego, co się wydarza. But nobody's going to pay you to be so fresh. Niestety, no, nikt nie będzie nam płacił albo dawał So wypłaty. sadly, you go through school and you get a job and you learn that opacity is the currency of samsara. Za to, że jesteśmy przejrzyści, więc idziemy do szkoły, a potem na studia albo na inne przysposobienie i okazuje się, że brak przejrzystości jest walutą samsary. And coming from this lack of clarity,
Desire and aversion arise, along with pride and jealousy. Z tego braku przejrzystości rodzą się dwie kolejne trucizny, złość i pożądanie, czy pragnienie, i wraz z nimi These towarzyszą five im. poisons are very dangerous because we do not recognize that we are poisoned. Towarzyszą im duma i zazdrość, i one są bardzo niebezpieczne Can see dlatego, that there are many wars and conflicts in the world. że nie widzimy tego, że są truciznami. Widzimy obecnie na świecie, ile jest konfliktów i wojen. When people are in conflict, they look through a particular lens. Kiedy ludzie trwają w konflikcie, wtedy patrzą na wszystko przez bardzo konkretny pryzmat, przez bardzo konkretną soczewkę. Someone else looks through a different lens. Ktoś inny patrzy przez inną. Both people are being quite authentic in saying this is how it is. Obie takie osoby są bardzo autentyczne w takim twierdzeniu: hej, przecież jest jak jest, jest tak jak widzę, że jest. And this authenticity is difficult to see as false. Ta autentyczność, ciężko taką autentyczność rozpoznać jako błędną. We don't see that it's permeated by pride. Nie widzimy, że jest nasycona dumą. We think what I see is what I see and it's this is how it is. Mówimy sobie, no to co widzę, to jest to co widzę i tak rzeczywiście jest. So there we have three aspects running together. What I see is what I see, okay? Są trzy aspekty, które działają razem. Ten pierwszy na zasadzie to co widzę, to jest to co widzę. We add on to this though, and this is how it is. I dodajemy do tego, jest tak, jak widzę, że jest. That's where we go wrong. I tu się mylimy. What I see is what I see. To, co widzę, to to, co widzę. The next, we are now at the crossroads. I stajemy na rozdrożu. I could be curious about your experience and say, and what do you see? Mogę być ciekawy a propos doświadczenia jakiejś innej osoby, na przykład ciebie. Co ty widzisz? And if you see something different from me, jeżeli widzisz coś innego niż ja, I could be interested in the patterns that are revealed to you. Mogę zainteresować się wzorami, które ukazują się tobie? Unfortunately, though, if I take your pattern seriously, niestety jednak, jeżeli wezmę twoje wzory, które postrzegasz it na poważnie, what I see. Wtedy one relatywizują, czy jakby what I see sprawiają, is że only what I see. To, co ja widzę, jest względne, bo to, co ja widzę, wtedy jest tylko tym, co ja widzę. This is how we can tell we are caught up in karmic vision. Tak, możemy rozpoznać, że jesteśmy uwikłani w wizję karmiczną. If I could think that my vision is distorted or perverted by tendencies which arise through me, which I cannot catch in the moment. Jeżeli mogę pomyśleć o tym, że to, co postrzegam, jest zakłócone przez to, co jest takie, to, co postrzegam jako inne, then I might be able to be truly curious about what you see, what is your experience. Wtedy mogę być szczerze ciekawy tego, co ty widzisz, tego, co ty doświadczasz. But what I see is true. Ale zwykle mówimy, przecież to, co widzę, to prawda. How could I live if I didn't trust my own judgment? Jak mógłbym żyć, gdybym nie ufał swoim własnym ocenom? So in every situation of conflict, it's not that you have necessarily good people and bad people. W każdej sytuacji, w której zachodzi konflikt, nie jest tak, że koniecznie mamy tych złych i tych dobrych. You have people who are trapped in looking through their karmic lens, which gives them a limited vision. Mamy ludzi, którzy ograniczeni są do patrzenia przez swoją karmiczną soczewkę i są ograniczeni do swojej wizji.
But in not recognizing this, or in refusing to recognize this, each of us make a claim to see the truth. Jednak nie chcąc tego rozpoznać, czy nie rozpoznając tego i nie chcąc tego rozpoznać, wszyscy twierdzimy, że posiadamy dostęp do prawdy. So, when I don't look with my glasses, I see honestly, clearly that the sink in my bathroom is clean. Kiedy patrzę bez okularów, to widzę szczerze i wyraźnie, że zlew jest czysty, czy umywalka jest czysta. Why other people are unable to see this, I don't know. Dlaczego inni ludzie tego nie są w stanie zobaczyć? Nie wiem. Because I know how it is. Bo ja wiem, jak jest. So whether we are calling people freedom fighters or terrorists or nationalists, Niezależnie od tego, czy nazywamy ludzi bojownikami o wolność, czy nacjonalistami, czy terrorystami, what we see is limited vision. widzimy tylko ograniczoną wizję. We see a part of the whole, we don't see the whole. Widzimy część całości, nigdy nie widzimy całości. Now, particularly from the point of view of Dzogchen, W szczególności z punktu widzenia Dzogchen, this is very sad. to bardzo smutne. Because fundamentally we are not apart from the source. Ponieważ w podstawie nie jesteśmy oddzielni od źródła. We have never left the source. Nigdy nie opuściliśmy tego źródła. It's not like Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden. Nie, to nie jest jak z Adamem i Ewą, którzy zostali wyrzuceni z ogrodu Edenu. Everything which arises is directly the radiance of the unborn ground. Wszystko, co powstaje, jest bezpośrednią świetlistością podstawy. But with this distorted vision, this astigmatism, Ale ta zakłócona wizja, ten astygmatyzm. I believe that partial vision is a vision of the whole. Mówi nam, wierzę, że częściowa wizja jest wizją całości. And on a relative level, this makes more and more obstacles to awakening to the pure ground from which we are ceaselessly manifesting. Na względnym poziomie to tworzy coraz więcej przeszkód do obudzenia się na podstawę, która nieustannie manifestuje i z której nieustannie się manifestujemy. It's only by recognizing that my current vision, my karmic vision is limited, that I can turn towards support, especially Dharma support, to try to gain access to the vision of the whole. Tylko rozpoznając, że moja wizja jest względna, będziemy w stanie uzyskać dostęp do tych pomocy, tych źródeł, z tego wsparcia w darmie, która pozwoli nam powoli dotrzeć do wizji całości. As Dzogchen texts make clear, only the whole can see the whole. Teksty Dzogchen bardzo jasno piszą, że tylko całość jest w stanie ujrzeć całość. In the practice text, it's described as seeing sky to sky. W tekstach praktyk opisuje się to niebem That is to spoglądającym z nieba. say, when the various factors which are arising and passing, like clouds and rainbows, when we see that these leave no mark on the sky, then our mind is open and clear like the sky, and the field of experience is open and clear like the sky. To oznacza, że kiedy obserwujemy niebo i dostrzegamy, jak wszelkiego rodzaju zjawiska, czy to chmury, czy tęcze, nie zostawiają na nim żadnego śladu, wtedy widzimy, że nasz umysł też jest jak niebo i wtedy całe nasze doświadczenie staje się jak niebo. This is the need for the teaching. Dlatego właśnie zachodzi potrzeba nauk. Because we don't recognize that at the moment we are poisoned. Bo nie rozpoznajemy tego, że jesteśmy obecnie zatruci. Like an alcoholic enjoying a brandy for breakfast. Niczym alkoholik, który do śniadania polewa sobie brandy. The drunk feeling, the toxic state of drunkenness feels normal and good. Dla
pijaka, stan upojenia, tego odurzenia wydaje się być normalny i dobry. The same way people who are injecting heroin suffer withdrawal symptoms. A w ten sam sposób też ludzie uzależnieni od heroiny czują ten The efekt poison is odstawienia. going out of their system. Czują, jak trucizna opuszcza ich system. That should be good. To powinno być dobre. So, as the heroin goes out of the brain, out of the bloodstream, that should be an improvement. But for the addict, it feels terrible. Podczas gdy heroina opuszcza układ krwionośny i mózg uzależnionej osoby, to powinno być to dobre, ale dla So the takiej uzależnionej addict has to osoby, go and look for more toxin in order to feel normal. jest to okropne. Więc uzależniony idzie i szuka tej swojej trucizny, by znowu czuć się normalnie. Well, this is our situation. I tak prezentuje się też nasza sytuacja. Since we are all intoxicated, we need help, but often seek help in further intoxication. Wszyscy jesteśmy odurzeni i potrzebujemy pomocy, ale bardzo często szukamy pomocy w innych odurzeniach, w innych toksynach. There are many intoxicating and deluding possibilities. Jest wiele możliwości, sposobności oszukania się, zatrucia się. We can go to the cinema or watch a film on a computer. And if we like the film and we get taken into the film, we feel happy. Możemy iść do kina albo odpalić sobie film na komputerze i jeżeli podoba nam się to, co widzimy, czujemy się szczęśliwi. This is a fairly benign, a fairly non-dangerous form of toxicity. To taka bardzo uśpiona, taka niegroźna, nieagresywna forma toksyczności. But it's available all the time, entertainment. Ale jest dla nas dostępna cały czas, jest kolejną rozrywką. I don't want to stay with the simplicity of things. Chcę pozostać z prostotą rzeczy. I think, certainly for myself, when I read accounts of Milarepa and these great yogis, it's almost impossible to imagine what their life is like. Przynajmniej dla mnie, może też dla niektórych z Was, kiedy czytam historię takich wielkich joginów jak Milarepa, to ciężko sobie wyobrazić, jak przebiegało ich życie. In a cave, with the wind blowing, very thin clothing. W jaskini, gdzie zawiewa wiatr, a ciało chroni tylko cienkie ubranie. Okay, I think he's in a cave and the cold wind is blowing and the clothes are very thin. We are not in such a situation. Nie jesteśmy w takiej sytuacji. There's no bright, shiny object to take his mind away from his situation. Nie ma żadnego. The exit from feeling. So I was saying Milarepa in the cave, he doesn't have any distraction. He only has the Dharma to turn to. Taki Milarepa w jaskini z tego przykładu nie ma żadnych rozproszeń, ma tylko darmę, ku której może się zwrócić. No, I need to be able to find Robert so that I know when he has stopped talking. All that Milarepa had was his tummo to warm his body, his mahamudra to clarify his mind, his yoga, and so on. Jedyne, co miał Milarepa, to tummo, które ogrzewało jego ciało, i mahamudrę, która oczyszczała jego umysł. Robert, I can't hear you. James, did you remember to follow Robert in the interpreted feature? Yeah, I got him in front of me now, but I can't hear him. But did you ping German on? Oh God, I've got to go back again. Yep. This is a whole re-education program.
Now we're back in talk. Yeah, I can hear. So it's important to reflect on that because our situation is very different. Bardzo ważne, żeby zastanowić się nad tym, ponieważ zwłaszcza przez to, że nasza sytuacja jest tak inna. We have so many opportunities for distraction, which we don't even recognize as being problematic. Mamy mnóstwo sposobności do bycia rozproszoną, z których nawet sobie nie zdajemy sobie sprawy, że są tak So, problematyczne. especially when we get troubles, when we get difficulties, physical pain, heartbreak, and so on, it's vital to stay with whatever is arising. Kiedy mamy problemy, kiedy mamy trudności, chorobę, złamane serce, jest tak kluczowym, żeby pozostać z tym, co nam się ukazuje. Not to go seeking for antidotes. Nie iść, nie szukać antidotów. If we want to awaken to the simplicity or the non-duality of whatever is occurring as a radiance of the pure ground, then it doesn't need our interfering or managing. Jeżeli chcemy odwołać się do czystej podstawy i zobaczyć, że wszystko się w niej manifestuje bez żadnych, że niezależnie jak się jawi, jako jak pomieszane i tak dalej, to ten proces, to rozpoznanie nie potrzebuje naszej interferencji, naszego zaangażowania w coś As takiego. soon as you try to alter your own mood to cheer yourself up or to alter the external situation, you find yourself in the artificiality, which is the work of consciousness. Kiedy tylko próbujemy wpłynąć jakoś na ten stan, żeby go zmienić, żeby nie wiem, pocieszyć się na przykład, wtedy wchodzimy w sztuczność, wtedy wchodzimy w rozłączenie z tym, co się dzieje. We want to relax out of the dualistic energy of consciousness into the immediacy of fresh awareness, which doesn't need to alter whatever is arising. A naszym celem jest rozluźnić się poza świadomość, by pozostać w obecności ze wszystkim, co się manifestuje, jakkolwiek by się nie manifestowało. Right from the very beginning of our practice, this is the underlying orientation. Od samego początku naszej praktyki powinno być nasze nastawienie. We begin by taking refuge. Zaczynamy od przyjęcia schronienia. We start to rely on the unintoxicated Buddha, who sees with the wisdom eye. Opieramy się na nieodurzonym Buddzie, który widzi okiem mądrości. We look around, political re leaders, many religious leaders, military leaders, and none of them have the wisdom eye. Patrzymy dookoła. Wodzowie armii, znaczy dowódcy armii, przywódcy polityczni, żaden z nich nie patrzy okiem mądrości. They have a partial vision because they have taken up a position. They have settled themselves into one particular point of view. Nie mają przejrzystej wizji, ponieważ ustawili się sami w opozycji, zajęli konkretny punkt widzenia i go bronią. But the mind of the Buddha, what is called the Dharmakaya, is impartial. It doesn't go to this side or that side. It sees everything evenly. Ale umysł Buddy jest niestronniczy. Nie przechyla się na tą czy na tamtą stronę. Postrzega wszystko równym. At first, believing in the Buddha is a kind of inspiration. Na początku wiara w Buddę służy jako pewnego rodzaju inspiracja. But as we come into the practice, we start to see that this is a path, this is a way of being which we can merge ourselves into. Ale wchodząc głębiej na ścieżkę, widzimy, że to bardziej polega na takim sposobie bycia, z którym możemy się połączyć, żeby nie powiedzieć utożsamić. The Dharma texts remind us of the need for devotion and gratitude. Teksty Dharmy często przypominają nam o oddaniu, o wadze oddania i wdzięczności.
Because when our mind is focused on the possibility of awakening, the other interesting phenomena which our world is full of start to fade into the background. Kiedy nasz umysł skupia się na możliwości przebudzenia, wszystkie te ciekawe zjawiska świata rozmywają się w tle. It's not so much about renouncing these factors in the environment. Jednak nie chodzi tu o wyrzekanie się, tak zasadniczo wyrzekanie się tych wszystkich czynników. But rather we bring the Dharma to be foreground in our world, so that the other phenomena are there, unaltered, but in the background, less able to impinge on us. Jednak zamiast tego stawiamy darmę jako pierwszy plan naszego istnienia, tak, żeby wszystkie te czynniki stały się tylko tłem, które nie wpływa na nas aż tak mocno. When we see the possibility of merging with the Buddha, kiedy dostrzegamy możliwość złączenia się z Buddą, which is the central practice in Tantra, która jest, co jest główną praktyką w tantrze, we see that we can start to let go of our false or misleading sense of personal autonomy. Dostrzegamy, że możemy powoli odpuścić nasze mylące poczucie własnej autonomii. We need help. Potrzebujemy pomocy. So what kind of help will truly be useful? Jakiego rodzaju pomoc będzie nam faktycznie przydatna? Human beings will let us down. Ludzie zawiodą nas. Not because they are bad, nie dlatego, że są źli, but because they are trapped in a partial vision. Ale dlatego, że są uwięzieni w tej częściowej wizji. They can only see the view from here, from inside looking out of their sense organs. Widzą tyle, ile widzą ze swojego punktu siedzenia. Widzą tyle i dostrzegają tyle, ile pozwalają im narządy zmysłów. When we see that the teachings of Dharma make sense to us, we have to find the right way of approaching them. Kiedy widzimy, że nauki darmy mają dla nas sens, musimy znaleźć odpowiedni sposób podejścia do nich. We are advised not to see the teacher as a musk deer. Radzi nam się, żebyśmy nie dostrzegali, nie postrzegali or to see the Dharma as a musk pod. Żeby nie żebyśmy nie postrzegali darmy jako and ourselves as a hunter. Piżmowca, nauk jako piżma, a siebie jako łowca. The pod grows on the belly of the musk deer. Więc te torebki piżmowe rosną na brzuchu piżmowca. It has very strong smell. Nie mają ten silny zapach, which has been used in many perfumes. Która jest używany, ten piżmo jest używane w perfumach. So it's worth a lot of money. I jest warte bardzo dużo. The hunter doesn't care about the deer, he wants the pod. Łowcy nie zależy, znaczy myśliwemu nie zależy na piżmowcu, tylko na samym tym, na tej torbieli z piżmi. The tradition reminds us this is not the way to proceed. I tradycyjne teksty przypominają nam, żeby nie traktować darmy i nauczycieli w ten sposób. Because if we are in this greedy approach, then we will want to add dharma onto ourselves so that we become big and important and shiny. Bo w ten sposób mamy to ryzyko, że będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej darmy, którą dodamy do siebie, nałożymy na siebie i w ten sposób staniemy się wielcy i świetliści i dobrzy. So the texts say, rather we should see the teacher as a doctor. Nauki mówią, że powinniśmy bardziej postrzegać nauczyciela jak lekarza. In the dharma as medicine. A darmę jako lekarstwo. And ourselves as a sick person. A siebie jako chorych. We have to trust the doctor. Musimy zaufać lekarzowi. We have to take the medicine the doctor suggests. Musimy przyjąć te lekarstwa, które lekarz nam sugeruje. This is why we're doing longer tantric practices. We very often read
long, long lineage prayers, remembering the names of all the different gurus from the time that the treasure text was first discovered, or the time of the Buddha. A dlatego bardzo często, kiedy robimy dłuższe praktyki tantryczne, wtedy śpiewamy bardzo długie modlitwy do linii przekazu, upamiętniające tych wszystkich nauczycieli, którzy podtrzymywali linię przekazu nauk aż od samego Buddy. We don't really know the story behind these yogis' lives. Nie znamy dokładnych historii żyć tych wszystkich joginów. But we know ourselves that sometimes we don't feel in the mood to do practice, or we don't want to study. Ale sami po sobie wiemy, że czasami po prostu nie mamy nastroju, żeby siąść do praktyki, albo nie mamy chęci So these siedzieć i gurus of uczyć. the lineage, we get a sense they had more commitment, more patience, more capacity to stay with the difficult than perhaps we have at the moment. Od guru linii przekazu możemy mieć takie poczucie, że skoro oni dzierżawili ten przekaz, przekazali go dalej, to mieli więcej oddania i tego skupienia i cierpliwości, by trwać dalej w darmie w takich warunkach, których doświadczamy my. And so we pray to them. Modlimy się do nich. Now, many people have grown up in Western cultures, Christian cultures, where prayer is a kind of hope. Większość z nas dorastała na Zachodzie w kulturach chrześcijańskich, gdzie modlitwa jest jakimś wyrazem nadziei. We pray, we do our best, and we hope. Please listen to me. Is there anyone out there? Modlimy się, mówimy, jakby wymawiamy nasze nadzieje, mówimy: proszę, wysłuchaj mnie, czy ktoś tam jest. But the tantric tradition starts with the fact of connectivity. Ale tradycja tantryczna zaczyna od samego faktu łączności, połączenia. In fact, the word tantra means connectivity. Samo słowo tantra oznacza połączenie, ciągłość. The Buddhas are connected with us already. Buddowie już są z nami połączeni. They see us, we don't see them. Widzimy, oni nas widzą, my ich nie. We do the practice in order to get so close to them that we merge into them, and then we can start to look through their eyes, and then what a different world it is. Robimy praktyki po to, żeby móc złączyć się z nimi, spojrzeć ich oczami, zobaczyć, jak inny jest ten świat od tego, co nam się wydawało. This is why in the text very often they say, don't remain in doubt, don't stay with uncertainty. Dlatego w tekstach bardzo często mówione jest: bez wątpienia, nie pozostawaj w niepewności. You have to develop your devotion and trust until it is unshakable and absolutely clear. Musisz rozwinąć swoje zaufanie, dopóki nie będzie niezachwiane i absolutnie przejrzyste. The Buddha is never on holidays, never unavailable. Budda nigdy nie bierze sobie wakacji, nigdy nie jest niedostępny. The difficulty is us. Trudność leży w nas. That our moods change, that we get carried away by different ideas. W naszym zachwianiu nastrojów, w tym, że różne koncepcje niosą nas gdzieś. Prayer and devotion are ways of aligning ourselves into the flow of intrinsic connectivity. Modlitwa i oddanie są sposobami po. Okay, I said prayer and devotion, this is a way of, yeah. So, the great antidote to the sickness of taking oneself to be an isolate, a separate person. Modlitwa i oddanie są sposobem powrócenia do tej łączności, więc to łączność staje się antidotum na poczucie bycia Is odrębną osobą. firstly to trust the Buddha and all the teachings which have flowed from his enlightenment. To antidotum jest zaufanie w Buddę i w nauki, które płyną z jego oświecenia. I need the Buddha, the Dharma and the Sangha to help me. Zdajemy sobie sprawę, potrzebuję Buddy, Dharmy i Sanghi, by mi pomogli.
This is not a pathetic position. Jednak nie jest to żałosna pozycja. Pathetic. It's not a pathetic position. But rather it's a profound method. To raczej głęboka metoda. Because this reliance softens the error of duality. Bo oparcie się na tym zmiękcza błędy dwoistości. And opens our heart to the primordial belonging within the mandala of wholeness. Otwiera nasze serca na pierwotną przynależność do mandali pełni. As the text says, samsara is like a dream. Teksty mówią, samsara jest niczym sen. If you're in a dream, you think this is where I am. Jeżeli jesteś we śnie, myślisz sobie tak, to tu jestem. Actually, your body is in bed, safe and warm, but you're dreaming of something else. Nasze ciało tak naprawdę leży wtedy w łóżku, ogrzane i bezpieczne, a nasz umysł jest gdzie indziej. You haven't into the dream. I'm saying you haven't left your bed in order to go into the dream. Nie musieliśmy opuścić łóżka, by wejść w sen. Being in the bed is the actual. Faktycznym stanem jest przebywanie w łóżku. Being in the dream is an illusion. A bycie w śnie jest iluzją. From the very beginning, all sentient beings have been within the heart of Kuntuzampo. Od samego początku wszystkie istoty były w sercu Kuntuzangpo. This integral state is primordial. Nothing changes it. Ten integralny stan jest pierwotny, nic go nie zmienia. But when imagination becomes the energy of a seemingly separated ego self, all kinds of delusions arise. Ale kiedy wyobraźnia staje się trzonem tej iluzji odrębnej jaźni, wtedy powstaje różnego rodzaju cierpienie. Moreover, as we become less self-obsessed, the poison of isolation loses its power. Im mniej stajemy, im bardziej osłabia się obsesja nasza na własnym punkcie, tym bardziej traci moc to poczucie odizolowania. I coraz większą, lepszą, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z istnienia wszystkich istot w sześciu wymiarach. We see that their intrinsic belonging in the mandala of inclusive wholeness. Widzimy, że ich wrodzone przynależności, przynależność do mandali całości, this is hidden from them. Jest ukryta przed nimi. This is their root of sickness. I że to jest korzeń, źródło ich choroby, ich cierpienia. From this root comes all the other forms of confusion that pervade the six realms. Z tego źródła, z tego korzenia rodzi się całe inne pomieszanie, które przenika sześć wymiarów odrodzenia. Seeing this, we feel so sad for them. Widząc to, możemy poczuć ogromny smutek w ich imieniu. It's very difficult to know how to live in samsara if you take samsara seriously. Bardzo trudno jest wiedzieć, jak żyć w samsarze, kiedy traktujemy samsarę tak poważnie. Every day people are dying for their country. Każdego dnia ktoś umiera za swój kraj. This is an amazing thing to do. Niesamowite. Your name will be carved on a piece of stone and put in the center of the town. Twoje nazwisko zostanie wyryte na kamieniu i umieszczone w środku miasta. And some people will think they were defending freedom and other people will think they were attacking freedom. Niektórzy ludzie będą uznawali, że ta osoba broniła wolności, a inne, że zagrażała wolności. All forms of conflict and exploitation and abuse arise from the objectification of others. Wszystkie formy nadużyć i szkody wynikają z
uprzedmiotowienia innego, tego, kto nie jest mną. The world is open. It's just like the sky. Świat jest otwarty, jest tak jak niebo. But we believe it's full of real people. Some are our friends, some are our enemies. A my wierzymy, że jest pełen ludzi i że niektórzy z tych ludzi są naszymi przyjaciółmi, a niektórzy naszymi wrogami. When we see this blindness, Kiedy widzimy tę ślepotę, then we can start to follow the excuse me, the bodhisattva vision of being available for all, helping all. wtedy możemy, dostrzegamy, jak podążać, widzimy tę możliwość postrzegania, podążania drogą bodhisattwy, bycia dostępnym dla wszystkich. The wisdom of emptiness lets us see that there are no real sentient beings as separate entities. Mądrość pustki pozwala nam dostrzec, że nie ma bytów jako osobne istnienia. We are all the flowering of the Dharmakaya, our Buddha mind, which is open to all. Pokazuje to nam, że wszyscy jesteśmy kwiatami Dharmakai. Wszyscy jesteśmy otwarci na wszystko. So when you walk down the street and you see cats or birds or people, these are all flowers of the Buddha. This is like the garden of the Buddha's heart. Kiedy idziemy ulicą, widzimy koty, psy, ludzi, istoty. To wszystko to są kwiaty Buddy, to są wszystko kwiaty w ogrodzie Buddy. There are no truly bad people and no truly good people either. Nie ma prawdziwie złych ludzi i nie ma prawdziwie dobrych ludzi. Because as long as you are a person, you are a form in a field of forms, and you are being moved this way and that by the shifts in the environment. Tak długo, jak jesteś osobą, to jak jest twoja, jak jesteś formą, to jesteś, znaczy tak długo, jak jesteś osobą, to jesteś formą, którą różne siły przesuwają w tą albo w tamtą stronę. So if we see ourselves as really existing in a world of existent things, it will be very difficult to have a pure life. Jeżeli widzimy, że jesteśmy istnieniem w świecie istniejących rzeczy, to ciężko będzie wtedy mieć czyste życie. In this way, the union of the wisdom of emptiness and the kindness of inclusivity is the great medicine. W ten sposób mądrość pustki i współczucie wielkiego włączenia jest tym, ta jedność tych dwóch jest największym lekarstwem. It is medicine for us and medicine for all sentient beings. Jest lekarstwem dla nas i lekarstwem dla wszystkich czujących istot. So, may we become true healers by dissolving the delusions arising from unawareness. Obyśmy stali się prawdziwymi leczącymi, rozpuszczając iluzję nieobecności. If you see someone in the street with a plaster cast on their leg because they've broken the bone, it's obvious that they have some difficulty. Jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto idzie i kuśtyka, bo ma gips na nodze, no, ponieważ złamał kość w nodze, no to widzimy jawnie, że ma jakieś trudności. Problems in the mind are less visible. Problemy umysłu nie są tak jawne. Problems of people's personalities. Once you start to talk to them, you might think, whoa, this is a bit strange. Są problemy, różni ludzie mają problemy osobowościowe. Możemy rozmawiać z nimi i nagle powiedzieć, to dziwne. But you can't see what it is that's driving their particular way of talking. Ale nie wiemy, co dokładnie napędza ich konkretny sposób wyrażania się, na przykład. This is why meditation is so helpful. Dlatego medytacja jest aż tak pomocna. Because we sit and our thoughts and feelings and memories arise. Ponieważ siedzimy i nasze myśli, uczucia i wspomnienia ukazują się. And we see, oh, I am very strange. I nagle dostrzegamy, hej, ja sam jestem trochę dziwny. I'm a little bit crazy.
Jestem trochę szalony, można by powiedzieć. And sometimes very crazy. A czasami nawet jestem bardzo szalony. I get so carried away by one idea, I want to sacrifice everything to follow it. Czasami tak poniesie mnie jakaś koncepcja, że jestem w stanie poświęcić wszystko, by za nią pójść. And then the next day something else seems fascinating. A następnego dnia coś innego mnie fascynuje. The road to kindness towards others lies through the jungle of our own mental activity. Droga do dobroci dla innych prowadzi przez dżunglę naszej własnej umysłowej aktywności. And so it's vital that we learn to sit without entering into reactivity to whatever experiences arise and pass for us. Więc musimy nauczyć się przebywać bez reaktywności, bez wchodzenia w interakcję ze wszystkim, taką zaangażowaną interakcję z czymkolwiek, co się pojawia w naszym doświadczeniu. And this is the focus of the work that we can do when we study and practice together. Na tym skupimy się w pracy i wspólnej nauce. We'll have the three Saturdays focusing on this Mahamudra text of Virupa. Będziemy mieli trzy sobotnie spotkania, które będą skupiały się na tekście Mahamudra autorstwa Virupy. Before I got sick, we were doing whole weekends, but I think at the moment, because my energy is uncertain, better to keep it to one day at a time. Przed moją chorobą robiliśmy weekendowe spotkania dwudniowe, ale przez to, że moja energia jest jeszcze niepewna, wydaje mi się, że lepiej będzie to robić po jednym dniu naraz. And we'll have the question and answer sessions running on, so you can send in your questions. Będziemy też mieli dalej te sesje pytań i odpowiedzi, więc możecie przesyłać swoje pytania. Oh, it's very nice to be able to be spend this time with you. Bardzo miło jest móc spędzić ten czas z wami. And I wish you a good and deep practice. Życzę wam dobrej, dogłębnej praktyki. No matter what occurs around us, no matter what forces are operating in this difficult and dangerous world, if we keep the Buddha in our heart, we will undoubtedly make progress and find more space. Cokolwiek dzieje się wokół nas, jakiekolwiek okoliczności wokół nas nie zachodzą, jeżeli utrzymamy Buddę w sercu, wtedy bez wątpienia dokonamy postępów i znajdziemy więcej przestrzeni. And so, now we come to the end. Na dzisiaj kończymy. Hopefully we meet again, somewhere, sometime. Bye for now. Mam nadzieję, że bye spotkamy bye. Się znowu gdzieś. Bye bye. I na razie do zobaczenia. Thank you. Thanks, James. Thank you, James. Bye bye. Bye bye. Thanks, James. 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 All the best for you. Bye bye. Best. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you.